Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, Samuel tu jest po mojej prawicy. Chwilowo go nie ma w kadrze, ale na pewno się pojawi, jak go znam, bo on bardzo lubi z tatusiem spędzać czas. Mamy teraz taką dziwną chwilę, że on sobie leży, a ja nagrywam, a Sylwia moja jest na adoracji teraz, więc was pewnie serdecznie pozdrawiam, a ja za chwilę potem jadę do Chorynca Zdroju. Nie wiem, kiedy nadrobimy ten przeskok dnia, żeby antidotum było rano. Może dzisiaj w nocy się uda wieczorem nagrać na jutro. Ale dobra, bo słuchajcie, świetne czytania są dzisiaj we wtorek. Pierwszy fragment mamy z Mądrości, drugi rozdział. Posłuchajcie, o, dzisiaj w ogóle jest 800 odcinek. No w ogóle rewelacja. 800, równe 800. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swojej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. No, niesamowity jest ten tekst, on jest tutaj taki bardzo bogaty. Jestem już przerażony, ile bym musiał mówić o nim, żeby o nim do końca opowiedzieć, jak wyczerpująco opowiedzieć, ale takie parę może prostych rzeczy. Pierwsza rzecz, do nieśmiertelności nas stworzył Bóg, czyli nie mogę mego życia mierzyć miarą 30, 50, 70, 90, 100 czy 110 lat, tylko Bóg cię zachęca, żeby patrzeć na dalej, nie? Czyli na nieśmiertelność. Jeżeli do nieśmiertelności, no to tym samym inne decyzje będę w ciągu życia podejmował, tak? Patrząc na perspektywę wieczności. To jest jedna rzecz. Czyli Bóg powołał. Dla mnie to jest pewnik, nie ma dyskusji w tym temacie. Druga rzecz, o której tutaj mówi do nas, no to on de facto, Księga Mądrości mówi coś wiele lat przed Jezusem, coś, co powie potem po Jezusie święty Jan w swoim liście, będzie 3,8 pierwszego listu. Tu jest tak napisane, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Czyli, no tam nie dosłownie to pisze, ale pisze, że kto grzeszy, należy do diabła, tak? Czyli kto grzeszy, pozbawia się szczęścia w relacji życia z Bogiem. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła, czyli Bóg nas powołał do wieczności, byśmy zawsze żyli, ale właśnie przez grzech na świecie pojawia się śmierć. Też wczoraj nam o tym wspomniał ksiądz Daniel na spotkaniu naszej wspólnoty, wczoraj w trzy namioty. Przy okazji pozdrawiam wszystkich ze wspólnoty. No właśnie, żeby pamiętać, grzech przyszedł przez zawiść diabła, tym samym choroby przyszły przez zawiść diabła, one nie pochodzą od Boga. To jest bardzo ważne, żeby to z naszej głowy też wyrzucić. No i dalej. Potem dalej już mówi w innym trochę kontekście ta księga. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, nie dosięgnie ich męka. Chodzi teraz o duszę, czyli tego ducha. Ten człowiek duchowy, według świętego Pawła, czyli nie chodzi teraz o naszą psychikę, tylko o duchowego człowieka. Czyli ciało ulegnie zniszczeniu, bo już skutek grzechu jest na świecie, czyli śmierć. To ciało ulegnie zniszczeniu, dlatego też Paweł powie, żeby na nim się zbytnio nie koncentrować. Zresztą widzimy, że ludzie, którzy zaczynają odchodzić od Boga, no to pierwsza rzecz, w którą najprawdopodobniej wchodzą, to wchodzą w taką nadmierną dbałość o ciało. To też nie chodzi, żeby ciało zupełnie odpuścić sobie, nie? Bo ono nam jest tutaj potrzebne na tym odcinku ziemskim, ale ono nie jest celem, nie? Więc jeżeli ktoś patrzy na perspektywę wieczności, no to nie będzie do końca skupiał się na ciele, tylko na tyle, żeby to ciało no, nie przeszkadzało nam w normalnym funkcjonowaniu na ziemi. No i oczywiście no, potem dalej warto poczytać sobie ten fragment i myślę, że każdy warto, żeby z nim posiedział i się odszukać, gdzie ja dzisiaj jestem,
co w moim życiu może jest niewłaściwie przeakcentowane, gdzie powinienem wprowadzić jakąś zmianę. Do tego bym Was, bracia, zachęcał w tym 800 odcinku. Dalej mamy psalm 34. Po wieczne czasy będę chwalił Pana. Amen. Czyli już mamy potwierdzenie, że żyjemy wiecznie, więc po wieczne czasy będę chwalił. Tym się mamy zajmować. Skoro mamy tam się tym wiecznie zajmować, to tu już możemy ćwiczyć. No i słuchamy dalej. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Na moich. Jak na moich, to i na Twoich. Amen. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokornie, niech się weselą. Czyli mój duchowy człowiek ma się cieszyć Panem i przez to, że mój duchowy człowiek cieszy się Panem, inni o tym słyszą. Między innymi z tego powodu jest antidotum. To nie dlatego, że mi w życiu wszystko dobrze wychodzi i jestem bezbłędny, nie. To dlatego, że moje wnętrze, mój duch raduje się w Panu. Tak, ponieważ On jest pełnią mojej radości i przez to mogę tą radością dzielić się z bliskimi, z dziećmi, przez to mogę dać trochę radości ludziom, którzy są wokół mnie, tak? Bo wewnętrzny człowiek mój jest napełniany radością od Boga. Oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Czyli Bóg mówi, no żyj według sprawiedliwości Bożej, czyli żyj według świętości, mów grzechowi nie, mów Bogu tak. Niby to proste, wiemy jak trudne. Pan zwraca swoje oblicze przeciw złoczyniącym, by pamiętać o nich, by pamięć o nich wymazać z ziemi. No, to nie chodzi o to, że Bóg czyni zło tym ludziom, ale skutki grzechów takie są, że człowiek sam siebie tak naprawdę niszczy lub zły duch mu oczywiście w tym pomaga. Nie? Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Znowuż mamy przypomnienie, że Bóg chce z każdej udręki cię wyjąć, także z tej tu na ziemi. Tak? Słyszy wołających o pomoc. Kogo masz wołać na pomoc? Pana. Jak? Jak upierdliwa wdowa, do momentu, aż nie będziesz widział ratunku. Nie, żebyś nie przyjął, nie dał się wplątać w podstępne zakusy diabła, który ci powie, ty masz tutaj być nieszczęśliwy, ty masz tu być chory, bo dopiero życie wieczne jest dla ciebie tam, to fajne, a tu ma być męczarnia. Nie. Bóg uczynił człowieka, aby panował na ziemi i aby tu na ziemi prowadził szczęśliwe życie z Bogiem. Przypominam katechizm Kościoła katolickiego, punkt pierwszy. Dalej. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Czyli skruszony to jest ten człowiek, który się umie uniżyć, nie? Który umie stanąć w prawdzie. Panie, nie wychodzi mi. Panie, jestem słaby. Panie, nie domagam. Bóg zachęca nas do takiej postawy. Nie oczywiście, żeby z siebie zrobić nieudacznika, ale by stawać w prawdzie. Czy ja wiem, jakie rzeczy mi wychodzą, a wiem, z jakimi mam problem. I ważne, żeby w tej prawdzie trwać. A ta prawda to jest właśnie skruszone serce. A bracie i siostro, muszę uczciwie powiedzieć, nie ma człowieka, który nie ma w jakiejś sferze problemu. Nie? Choćby najmniejszego, dlatego, żeby w tej sferze naprawdę powiedzieć, Panie, pomóż mi, a w tych, które dobrze idą, to Panie, pomnażaj, poszerzaj, żeby szły jeszcze lepiej. Amen. Do tego mnie ten psalm dzisiaj zachęca, więc bracie, siostro, poszukaj, może napisz dzisiaj w komentarzu, do czego ciebie ten psalm dzisiaj zachęca. Mnie zachęca do tego bycia skruszonym przed Panem, a wiem, że u Niego znajdę pomoc, bo On ocala upadłych na duchu. Aklamacja dzisiaj z Jana 14. To taki jeden z moich ulubionych rozdziałów. 14:23. No Jezus mówi o mocne słowo. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. To jest ta wielka chrześcijańska prawda, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką uczynionych, Bóg mieszka w człowieku. Bóg chce mieszkać w tobie i we mnie, bracie, siostro. Zróbmy miejsce Bogu, nie? Zróbmy miejsce Bogu, zaprośmy Go, pozwólmy. No ale przez co zrobimy miejsce? Jeśli mnie kto miłuje, to jest warunek, jeśli, będzie zachowywał moją naukę. To nie, że będzie zachowywał książkę z nauką Bożą na stole, czy w szafce, czy w sejfie, tylko znaczy, że będzie tą książkę z nauką Bożą czytał, wchłaniał w siebie i ze wszystkich sił starał się nią żyć. I do tego dzisiaj ta aklamacja Jezus Chrystus cię zaprasza. Bracie, siostro, poznawajmy to słowo i żyjmy według niego, ponieważ widzę, że wszyscy, którzy
zlekceważą to słowo wcześniej czy później, są tymi, którzy właśnie doświadczają takiego upadku, nie? No. A diabeł znajduje różne sposoby na to, żeby człowieka upodlić, żeby odpadł, i to mogą być także dobre rzeczy. Dlatego człowiek z pozoru może nie zauważyć, że jest gdzieś wyautowany, że gdzieś się odsuwa jednak od Boga i od Bożego planu. Dlatego też mądrość Kościoła mówi o tym, żeby mieć jakiegoś kierownika duchowego, kogoś, kto zna Słowo, kogoś, kto żyje według tego Słowa i kogoś, kto może uczciwie z tobą porozmawiać i w razie czego skorygować, powiedzieć: oj, tutaj brachu, przesadzasz. Ja sobie cenię tych wszystkich ludzi, którzy właśnie zwracają mi uwagę. Mam kilku takich, nazwijmy to, mentorów, którzy podpowiadają mi, gdy błądzę. A jednym z najlepszych mentorów dla każdego z nas, bracie i siostro, będzie twój mąż, żona i twoje dzieci. Dzieci ci błąd wykażą. Więc idź, zapytaj się dziecka, gdzie przesadzasz, i dziecko na pewno ci powie. Może nie wszystko w sprawach duchowych, bo ono też może słowa nie znać, ale przynajmniej w tych takich codziennościowych, no, warto się zapytać swoich dzieci: hej córko, hej synu, co mogę w swoim życiu poprawić? Zachęca mnie to do tego, że jak skończymy Antidotum, porozmawiam o tym z moim synem. On jest bardzo mądry chłopcem. I teraz mamy Ewangelię z Łukasza, 17 rozdział, 7-10. W sumie krótki, 4 wersety. Jezus powiedział: kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się, usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. No, tu na wiele sposobów można by ten fragment rozpatrywać, ale taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to czyniąc coś, co jest Boże, czyli wykonując Słowo Boże, które gdzieś zachowuję w sobie według aklamacji, nie powinienem żyć w oczekiwaniu nagrody. Czyli robię, bo dostanę nagrodę. Nie? Jeżeli to będzie motywacją, to będzie słaba motywacja. Dlatego wtedy mogę stać się niewolnikiem nagrody, a nie wolnym sługą Pana. Nie? Sługą, czy jeszcze lepiej powiedzieć, przyjacielem Pana. Przyjacielu, przesiądź się wyżej. To w innej historii będzie. Dlatego warto jest się skupić na celu, a nie na zapłacie. Nie? Tak, do tego to mnie dzisiaj zachęca, bracie i siostro. I to jest taki element, który oczyszcza nasze intencje. Dlatego też mogę na koniec powiedzieć, że zdecydowanie łatwiej jest głosić Słowo Boże, pracując gdzieś zawodowo, żyjąc zawodowo, prowadząc swoje życie zawodowe, a głosząc po godzinach, nie? I to jest taka dobra praktyka, która też w właściwy sposób pewne rzeczy układa. Jak to powiedział nam też święty Paweł w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich: albowiem więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I muszę przyznać, że jest to prawda. Amen. Samuel już puka, mówi: tata, twój czas się kończy. No, obiecałem mu, że spędzę z nim chwilę czasu, więc Panie Jezu, ja cię wielbię i błogosławię. I spraw, Panie, żeby moje serce było zawsze przy tobie. I Panie, wykazuj błąd w porę i poucz, Panie, wszędzie, gdzie nie domagam, gdzie ja, Panie, przesadzam, gdzie ja zbaczam z twojej drogi. Niech imię Twoje będzie błogosławione, uwielbione, wywyższone. Chcę ci, Panie, śpiewać i dzisiaj jedno na seminarium, bo będę sam w aucie, kawałek przynajmniej, będę cię, Panie, błogosławił. Będę, Panie, oddawał Tobie chwałę i cześć. I dziękuję za dzisiejsze słońce, które mnie pociesza, za ładną pogodę i za wszelkie dobro, które przygotowałeś dla każdego z nas. Niech imię Twoje będzie błogosławione, uwielbione i wywyższone. Amen. Słuchajcie, mam obraz sanek, taki do jeżdżenia. Wiem, że jeszcze nie ma śniegu, ale mam obraz sanek i Bóg mówi, żeby ktoś z was od dawna mówił i obiecywał dzieciom: pójdziemy na sanki, ale nie macie tych sanek, więc zaopatrz się w te sanki, bo w tym roku, jak będzie zima, wypełnij tą obietnicę daną dzieciom i pobawcie się wszyscy razem w tym śniegu, poszukajcie fajnych górek. No, a jeszcze czas jest na to. To niech Bóg wam skutecznie błogosławi
i do zobaczenia, pa pa, dzisiaj też w Choryncu z niektórymi z Was, z Bogiem. Wielbię Cię, wspaniałego Boga, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,